Hej, hej! Witam wszystkich gorąco w kolejnym odcinku takim gameplayowym z gry demo, beta demo, ja nie wiem jak to konkretnie się powinno nazywać. W każdym razie bijemy typów samurajem. I słuchajcie, gra mi się nie zapisała, nie jest tak jak w Soulsach, że jak w danym miejscu, znaczy co chwilę się w Soulsach zazwyczaj gra zapisuje, nie? Że jak tam wyjdziemy z gry, czy będziemy mieli disconnecta, to gdzieś tam nasza postać w pobliżu będzie. Co chwilę jest autozapis, a tutaj chyba zapisuje się wszystko w kapliczce, więc musiałem ponownie gdzieś tam ich pozabijać, poznajdywać sobie parę rzeczy. No i też sobie kawałek tam przeszedłem i pozabijałem ich. Tych typków. Byłem potem tej drugiej stronie, gdzie stali, jeden tam szukał czegoś, wiecie, przy tym domku takim, jeden tam szukał. Tam w środku jest taki jeden, kurna, typek wielki, boss. Parę jeszcze, więc na razie tam nie idziemy, musimy się troszeczkę podszkolić. Z tego względu, że straciłem te punkty Amrita, nie? Także musimy sobie ich trochę nabić, żeby podlevelować naszą postać. I dopiero będziemy mogli się gdzieś tam trochę dalej zapuścić. A zwłaszcza na tego takiego... To jest raczej chyba mini-boss, tak mi się wydaje. To jest chyba trochę mini-boss. Tam jest jeden typek w ogóle z taką wielką siekierą. On... O, tu! Tutaj też jest. Tam wyżej go widać. Mógłbym na niego iść, ale nie wiem, nie widzę teraz chyba tego powodu, żeby tam iść. What?! Przecież ja tutaj to, kurde, zbierałem. Może tak co jakiś czas się to respi? Tam na górze też coś jest, no ale tam na górę no nie mogę wejść. Chyba z tego co się zorientowałem, że nie, mogę tylko spadać jakby na klify, a nie mogę wskakiwać. No tak jak w Soulsach typowo, nie? Także na razie jeszcze jestem noga i łamaga w tą grę. Niestety. Wiem tylko, że z łuku mogę sobie strzelać w ten sposób jakoś. O, właśnie ten. Sobie zlurujemy jednego typa. Muszę cały czas kontrolować to, żeby pobierać sobie tą energię z powietrza, jakby, żeby ją wchłaniać ponownie, bo już nieraz się natknąłem na to, że po prostu nie miałem tej energii. Zrobię trzy ataki kataną i nie mam energii, po prostu i mogę sobie, wiecie... O, jest łucznik, super. To jeszcze z tymi. Z ognistymi strzałami, no zarąbiście. Okej, pobieramy tą energię. Trzeba o tym cholernie pamiętać. Strasznie szybki jest. O! No właśnie. I ma oczywiście daleką, znaczy broń, która ma daleki zasięg. No zabij, 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 zabij. Jak to nie trafiłeś? No chyba sobie jaja robisz. Co typek? Dobra, eliksir mamy kolejny, ale dlaczego? Aha, właśnie, dobra. Możemy sobie zmieniać to jakby chyba te shortcuty. Pod L2 mamy możliwość tutaj czterech pod krzyżakiem i tutaj czterech pod krzyżakiem. Fajne. Tutaj z kolei możemy, o, strzelać sobie. Ewentualnie zmieniać właśnie nasze uzbrojenie melee i ranged. Czy range. No, ale nadal nie jestem jeszcze w stanie w trakcie walki... Kto? Kto mnie zauważył? A, ten łucznik. Nadal nie jestem w stanie w trakcie walki zmieniać... What? Przez drzewa? W trakcie walki zmieniać tych stylów walki. To jest... No, za drzewkiem. Kurde, to mnie jednak boli. No i patrzcie, nie podejdzie, nie? Okej. Jak to w ogóle nasze wyposażenie? Bo tak zbieram trochę tych rzeczy. No hammer, to hammer mnie nie obchodzi za bardzo. Longbow. Tu mam to, co najlepsze. Tutaj też, takich parę rzeczy poznajdywałem. Tutaj mogę mieć to lepsze. Tutaj to. Dobra. Tak na szybko patrzę oczywiście, co mi tam... Pytanie, czy to mi nie będzie zabierało więcej... O, jaka kiecka. Czy to mi nie będzie zabierało więcej staminy w momencie, gdy ja tutaj robię dasze, role i tak dalej. Kurde, ten łucznik mnie niepokoi, że on tam sobie stoi.
Okej, okay, jeden mnie zauważył, spoko. Tylko żeby teraz nie wyjść pod tego łucznika. No tak pojedynczo, jak sobie tutaj będą podchodzić, to jestem jak najbardziej za. W ogóle zdobywam te punkty, ale nie wiem za co konkretnie. Te katana points, czy jakaś tam. Które mogę sobie wydać, których jeszcze nie... Oh shit! O, goś z tym stoporem, no świetnie. No chyba sobie jaj robicie. No chyba nie! Nie, 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 uciekaj! Zmęczył się. Nie, spoko. Każdy przecież samuraj może się zmęczyć. Dostał po ryju, to się zmęczył. Trzymcie mnie, bo nie zdzierżę. A moja wina. Nie zbierałem tej energii z otoczenia. Po atakach. Też trochę griduję z tego względu, że... Jak gość, tylko widzę, że gość, kurczę, wiecie, leży na deskach, ma czerwony ten punkcik, to chcę mu zrobić finishera. I dupa z tego, z tym finisherem, z tego względu, że ten finisher to jest takie gówno nie finisher, bo on go nie zabije całkowicie. I on tylko, kurde, dostanie, wiecie, jakieś tam obrażenia, no powiedzmy, że większe niż normalnym atakiem takim szybkim. Ale go nie zabije, nie? Zwłaszcza jakiegoś takiego tanka z jakimś wielkim toporem, no to jest w ogóle już totalnie przesrane. Bo gość to jest... taki strasznie... O, teraz też bym się dał zrobić, nie? Nadal chcę atakować, mimo tego, że nie mam energii. Tą energię tutaj chcę pobierać. No dobra, niech będzie pobrana. I znowu muszę się przedzierać przez tych wszystkich kuziwa zawpydziałych sukienkarzy. Wiem, jest Seto. And I kill you. Ci łucznicy, ja przed chwilą mówiłem, kurde, łuczników tutaj nie widziałem w ogóle w tej grze, nie? No i się pojawili. Kurde. O, a ja tu zginąłem. No to by było mi potrzebne, nie? Tylko tak. Tego pana poproszę na pogawędkę, na dywanik. Bo nie mam zamiaru walczyć ze wszystkimi naraz jeszcze, kurde, z gościem od łuku. Więc musimy powtórzyć nasz super ekstra wyrąbany w kosmos pomysł. Teraz gościa, kurde, ze spirem trzeba poradzić w jakimś fajnym miejscu. No. O ty, kurde, mordę. Nie, pobieraj energię. Dobra. Uziwa nos mnie swędzi. No nie! No chyba sobie robisz, nie? Weź tą kosę ode mnie. Weź tą kurde spirę ode mnie. No przecież mnie chyba zaraz szlak trafi. Jeszcze mnie nos swędzi. Weź tam się, hopie. Nie denerwuj mnie nawet. Nawet mnie nie denerwuj. Eliksir, no, przynajmniej dobrze, że mi się zwrócił z walki z nim. No przecież zobaczcie, to jest tak. Jeden, drugi, trzeci, czwarty atak i jestem out. Of stamina. No cztery ataki niby okej, okay, nie? Ale to wygląda tak, jakbym jak ja ich zaatakuję, to jakby więcej, no. Zabiera mi to wszystko. Ale dobra, let it be. Tylko teraz tak. Gość, który... A, miałam strzał. No to sobie zluruję typa, nie? Buju fest. Ale jeszcze mamy jedną drogę tędy. To wygląda jak wąwóz, w którym będzie zasadzka. Nie.
Nie mówcie, że to jest skrót. Shortcut is coming. Pray yourself. To chyba będzie skrót. Ale trafiłem. Ale zaraz. Okej, tu jest, spoko. Ale czy będzie na dole? No tak, to ja mogę grać. Jak typowo soulsowo. Typowo soulsowo. Sobie zrobimy w ten sposób. Aha, no i warto by było, kurde, zrobić ten taki jakiś super atak, jak naładuje mi się to w lewym górnym rogu chyba. Nie wiem, co to jest właśnie do końca. W ogóle uratowałem parę tych zgretków. Już tutaj trochę ich siedzi. Przy tej kapliczce. I teraz tak, no na pewno jakiś level up by się przydał. Level up by się przydał. Na pewno do... stamina. Stamina co mi daje? Ki, defense... co mi daje? Dexterity mi daje ki? Nie. Stamina mi ta powinna dawać ki. Summary skill points. Aha, tylko jeden mogę sobie wziąć punkcik. No to dupa. A, ki, life. Okej, okay, a body daje mi 40. Daje mi life. Dziwne. Że hurt, że body mi daje więcej zdrowia, tak jakby. Ja bym potrzebował, kurde, tego ki mieć więcej. No to spirit tu chyba nam daje najwięcej ki. Czekajcie, spirit nam daje 10. No, spirit nam daje 10 ki. Weźmy sobie, bo ten spirit, kurde, by się przydał. Jest. Okej. Make offering, co ja mogę tutaj... Aha, mogę coś sobie tutaj pewnie... odrzucić w zamian za coś tam. Level up, change Guardian Spirit. A, mamy ich chyba trzech, tak? A, i ten Guardian Spirit jest w lewym górnym rogu. Jego ładujemy tak jakby. Mm-hmm. I mam Kato. A mogę mieć jeszcze Isonade i Daibawashi. Okej. Okay. Receive Kodama Blessing. I tutaj też mogę sobie coś wziąć. A, widzicie? Patrzcie. Mam trzech typków. Warrior Blessing, Swordsman Blessing. Increase Weapon Drop Rate. Armon Drop Rate. Ammunition Drop Rate. O, ten eliksir by się przydał. To, ale potrzebuję innego chyba zgretka, nie? Na głowie, żeby miał taką zieloną miskę. Ale to by było spoko. Ammunition Drop, ten, bo ja bym chciał, żeby mi więcej dropiło... A, to ja to kupiłem, nie? Musiałem zapłacić. Żeby mi więcej dropiło strzał, bo wtedy mogę sobie lurować pojedynczych wrogów. A nie, że ja muszę, kurde, do nich podejść i wiecie... Climb! God damn it! Dobra. Jak sobie naładujemy, to ten super atak, to będzie trzeba go wypróbować. To jest podobno kółko i trójkąt. Zobaczymy, czy zadziała. W ogóle jak to będzie działać. Co? Kto? What the fuck? What the hell? What? What? Okej. Okay. It's fucking weird! Czemu on do mnie rzuca czym? O, spadł chyba. Spadł? Spadł i coś zostawił, no. Musiał spadać. Ej, jestem zabąbelkowany jakoś przez niego. I tracę życie. To nie jest fajne. 15. Ale jednak. O dobra, przeszło. Ale no trochę mnie to, kurde, kosztowało. Coś dostałem, nie? Na nogi. O, trochę lepsze. Ale jednak muszę eliksiru użyć, bo inaczej to, kurde, będzie kiepsko. No ale takiego czegoś to ja jeszcze nie spodziewałem się, że tutaj będą, kurczę, umarlaki. Chociaż tam jeden taki minimum właśnie, o którym wspominałem. To jest trochę... OP. Wtedy trzeba uważać pod nogi. Jest! Mam cię, kurde, w frajerze. O nie. O, shit. O, kurde, ich jest kilka.
O nie. Nie, 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 proszę, 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 nie róbcie mi krzywdy. O, shit. Co to jest? Ciekawe, czy ci samuraje, ci tacy źli wiedzą o... o tym, co tu się dzieje w ogóle, że to są takie jakieś potwory. Tu jest jeszcze jeden. One w ogóle wyrastają z ziemi. Padł na dół, ciekawe, czy do mnie przylezie. Pierdziele. O! Ten z zieloną miską ma na głowie jest. Nie, no przecież mnie zaraz szlak trafi. Zatruł mnie. Teraz na stojaka, tak? Będziesz walczył. Właśnie, bo on ma to jakby dwa tryby. Odcięłem mu łeb. Problem jest jeden. Zatruł mnie. Ale zielonego z Gretka znalazłem. Więc będzie z Michą zieloną. Człowiek, tyle... Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ale śmiejmy się z tego, prawda? Łucznicy są słabi. O, dwa razy arrow. Już ten drop rate, kurde, widzę tutaj. Widzę go. Ewidentnie go widzę. Dwa razy arrow. Przyda się. Dobra, jeszcze raz musimy eliksir sobie wziąć. Halo, halo! No, 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 to ja. Halo, ja jestem tutaj. Zbieramy. Okej, okay, energię. Muszę cholernie o tym pamiętać. To jest tak ważne w tej grze, żeby tą energię cały czas gdzieś pobierać. Inaczej to nie porobisz. No przecież mu zlokowałem, no. Dostałem po plerach. Gdzieś tam ostatni hit będzie za mną. Ale dobra, mamy jeden eliksir. A w ogóle mamy typa. Dobra, zobaczmy, co to jest eliksir, chociaż jakiś nie. Dobra, mamy dwa razy strzałę, którą możemy gdzieś tam poświęcić na to, żeby sobie zawołać nie łucznika, a tego drugiego, nie? Gdzie on jest? Tam jest. Widzę cię, kolego. Tylko, że ja mam mało miejsca tutaj na walkę z nim. Cholernie mało miejsca, może być problem. No chyba sobie jaja robisz! Co za typ? Trochę gelda się przyda. Trzeba pójść sobie i znowu wydać na poziom. Aha. A, to widzę, że kolega jest jakiś taki twardszy. Okej. Czyli jak ja trochę podejdę... No chodź. No chodź, kurde. Taki cwaniak jesteś? A wiesz o tym, że to ci nie popłaca? No właśnie, dlatego. Ale może nie wiedział. No cóż, ja nie będę go uświadamiał oczywiście. Chociaż chyba go uświadomiłem właśnie w ten sposób. Tylko, że on się zrespi za każdym razem. O, strzały, super. I jakiś lepszy łuk. Ej, mam ten super atak. Boże, kurde, super, nie mam z tego. Nie mam w ogóle eliksirów, żeby jakkolwiek się uleczyć. Można by było sprawdzić ten atak na kimś, tylko pytanie na kim? Pewnie zaraz mi tu wylezie coś. O!
czy ja właśnie znalazłem miejscówkę, w której mogę się pomodlić. I jakie to jest dobre. I to będzie pewnie skrót gdzieś tam, powiedzmy. Super. Dostałem kolejną. Change Guardian Spirit. Nie, to są... to mam to samo. Mimo tego, że... A Blessing? Mogę już? Tak, mam, popatrzcie. Increase Elixir Drop Rate by 5%. Jeszcze jeden będzie w takim razie, gdzieś do znalezienia. To Elixir by był... Kurde, ale... Elixir też by się przydał, to jest, tylko w sumie to jest 5% tylko i wyłącznie. Zobaczcie, mamy 4 na 9 tych chłopków. To jest jakby będzie piąty. Jeszcze 4. Prawdopodobnie Spirit. Będą jeszcze możliwe, że 4. Dobra, ale mniejsza. W tym momencie zrobimy sobie level up. Oczywiście przyda się. Przyda się trochę body. Ach, kurde, to przecież będę sobie tak levelował. Ale niedługo. Bardzo mało dostaję jednak. Znaczy, bardzo dużo potrzeba już na kolejny poziom. To jest dziwne. Aż, jak to się mówi, dziw bierze. Wow! Stary! Nie robi się tak, nie? Ale masz fajne gadki. Wow, 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 wow. Fajne masz gadki, wiesz? Ale zobaczcie, ja go mogę okładać nawet jak on jest wytrącony z równowagi, ja mogę go jeszcze dobić. Ej, w ogóle co to jest? Ja mam, posiadam jakieś dodatkowe na dole... No, to pewnie te skill pointy, będę musiał się... Będę musiał to przeczytać, nie teraz. My sobie zaraz oddzwonimy. Czy ktoś tu jeszcze jest? Okej. Okay. Hold. R2. A, to jest łuk, no tak. Take arrows. No i tutaj możemy sobie zeskoczyć i kurde, poniekąd... Poniekąd chciałbym tu zeskoczyć. Bo tam jest znajdźka. Poniekąd chciałbym tu zeskoczyć, bo tam jest znajdźka. Ale będę musiał się przedrzeć przez masę tych... wojowników. No, teraz się żyje. Oczywiście, chociaż mogę nie żyć za chwilę. Dobra, jak już wcześniej wspominałem, tylko zeskakiwanie, nie ma tutaj możliwości wskoczenia na górę. Ale może ich obejdę? Ej, może ich obejdę. Chociaż nie, wybaczcie. A, bo oni się wskrzesili, bo przecież tutaj jest... ta. Kapliczka. Dobra. Pomódlmy się. Super. Czy level up? Nie. Posiadam 1900 punktów, a od 2000 jestem. Dobra, gdzieś tutaj będzie, ten mnie zaskoczy. No biegnij, biegnij, biegnij. Oni jak biegną, strasznie dużo staminy tracą. I później po ataku są bardzo podatni na finishera. Ale mało dostaję za nich tych punktów Amrita. Strasznie mało. A, no i trzeba wypróbować ten nasz super atak. Dobra, teraz wypadałoby gdzieś zeskoczyć. Pytanie tylko gdzie? Tutaj, tak? Okej. Okay. Szukajmy sobie to. Oho. On tu wejdzie? Nie, to jest łucznik, fuck! Ja muszę w takim razie łucznika jakoś dojechać. Niby wróciłem sobie te punkty, a niby nie. To jest ewidentnie gorszym chyba ode mnie machaczem miecza. Bez kitu. Dobra, na jakimś twardszym wrogu trzeba będzie spróbować... Halo? Halo, halo? Halo? Dobra. Najpierw sobie może jednak tego ściągniemy stąd, co? Żeby nie było przypału. Halo? Dobra, zostawmy sobie w takim razie na później ten super atak. No. A ja już tu byłem. Ja już wiem, że na przykład tutaj gdzieś za rogiem, o tu,
To jest typek. No właśnie, tak też myślałem. No, no, cały czas muszę pamiętać o tym, żeby pobierać sobie tą energię z otoczenia. Strasznie ważne. Dobra, teraz trzeba jeszcze tych, kurde, tutaj wymordować, którzy ostatnio nam zakończyli odcinek. Co on, głuchy? Kurde. Chyba głuchy. Chodź. Dobra, mamy to. O ty! Jakim prawem, ty mały patafiksie. No dobra. Ale zaraz. Jeszcze jedna sprawa. Może najpierw zajmiemy się tym wielkim typem, który jest tutaj. Bo on będzie bardziej problematyczny. No, widzę, że w niego też trzeba, kurde, potraktować go strzałą Amora. Okej. Okay. Ej, może na nim? Chociaż nie wiem, zastanawiam się, czy, kurde, jest sens. Bo on mnie też nie porobił. Dobra, róbmy mu takie finishery. Tylko daleko od niego. On jak walnie tym młotem, nie wiadomo ile tych ataków robi. Okej. Okay. I co? Porobiłem go! Ha! Jakim jestem dobrym graczem. No dobra, tylko że przed nami będzie zaraz miniboss. Już się boję. Kurde, dwóch szlagów. No szlak! No i czego ode mnie chcecie? W ogóle tu jest. No, chcę najpierw z tym małym się rozprawić. Okej. Się zmęczą zaraz. Ej, ciachnął mnie! Bez kitu, ciachnął mnie. Bez kitu, ciachnął mnie. Tegoś... O kurde, teraz mam na szybkim ataku, więc tak dużo mu nie zejdzie. Ale jak oni biegają... No! No! Panowie! Panowie, jak mi było miło! Super, eliksir, który sobie oczywiście wykorzystam. Eliksir, który sobie wykorzystam nawet teraz. Czy ja coś tutaj mogę jeszcze znaleźć? Nie, bo tutaj byłem. Dobra, w ogóle czy ja mam coś lepszego? Jeżeli chodzi o broń, aks, nic nowego. Longbow, jakiś tutaj coś, tu nic lepszego. Boże, ja mam same najlepsze rzeczy. O, nowa kiecka, czemu nie? O, nowe buty, czemu nie? Akcesorium, o, akcesorka. Czemu nie? Co mi to daje? Jakieś tam bonusiki. Dobra, teraz tak. To jest ognisko, które płonie w lesie. 10 level. Będzie problem. Ale spróbujmy sobie otworzyć te drzwi tak w ogóle. The dorm seems to be locked. No to już wiem, co muszę zrobić. Zawalczyć z tym typem. Typ chyba nie jest miły. Uwierzcie mi, wiem, co mówię. I uwierzcie mi, że fajnym sposobem jest zabicie typa w postaci takiej, że on się zmęczy.
biegając za mną, będzie chciał wrócić do domu. A ja mu wtedy rachu ciachu i on po strachu. Kurde, widzę, że nie wyszło. No nie. No to też nie wyszło. Skubaniec jest cholernie wielki, pewnie nie duży i cholernie bardzo boli. No tak nie wiadomo, czy chce iść, czy nie chce iść, tak z nim to nie wiadomo. O kurde, blisko jest, ty, co jest nie tak? No on nie traci jakoś kurde tej staminy, no come on. Ja tracę staminę, on nie traci staminy. Zastanawiam się, jaki na niego sposób jest. Bo walczyć z nim to jest bardzo nie fair. Kurde, jak on chodzi, śmiesznie. Walczyć z nim jest bardzo nie fair. Zobaczcie, co? W ogóle nie wiem, co to jest ten fioletowy pasek pod nim. Tak kurde go pykać, albo spróbować tej taktyki, wiecie, znaczy nie taktyki, a tego super ataku, który mamy naładowany. W ogóle nie wiem, czy to jest atak, czy to nie jest jakaś aura czasem. Czy to nie jest czasem jakaś aura? O, shit! O, fuck! O, fuck! No dobra, zrobiłem mu duże obrażenia, ale... Jednak poniosłem taką niezłą... O, kurde! Ale to normalnie też zabiera tą... Zabiera staminę. Dobra, połowa życia. I dlaczego on ma dwa paski w ogóle? To mnie zastanawia. Dobra, teraz wypadałoby to naładować, ale fajny ten piesek! O kurde. No, zrobię dwa ataki w typa. Zrobię unik. Znaczy dobiegam, robię dwa ataki, robię unik i nie mam staminy, nie? Autor stamina. Na gość jest taki nieogarnięty trochę czasami. O kurde. Nie chciałbym dostać tym kombo jego na twarz. Uha, to jest bardzo możliwe. No chodź. Takie Dark Soulsowe metody, czyli biegaj. Zobacz, czy się zmęczy. O kurde, ja się jeszcze prędzej zmęczę. Boski, tu zmęczyłem się. No biegnie za mną, no. Daj sobie spokój. Daj sobie siana. Hopie, daj sobie siana. Nie dogonisz mnie, jestem szybszy. No, no tak, bo on chce chyba do domu pójść. A ja mu nie daję. Idź sobie do domu. Idź sobie do domu. Chłopcze, idź sobie do domu. Nie gorączkuj się. No nie wierzę! Ale mnie porobił. Ale mnie porobił, mi dał z, kurde, z tego. Z dyńki. Nie mam eliksirów, nie mam jak się leczyć. Wow! Nie ma przed nim też co uciekać, z tego względu, że... Znaczy, nie ma co w ogóle brać na... tak zwany... blok jego ciosu, bo coś mi się wydaje, że raczej... Wow! Jak ty blisko jesteś. No raczej go nie zablokujemy. Kurde, tak go ciachamy. Ja się zastanawiam, dlaczego on ma dwa paski. Te dwa paski tak samo schodzą. Dobra, rąsią bije. Dlaczego on nie bije mieczem? Widzieliście, żeby on bił mieczem? Okej, idzie sobie.
No nie, wiedziałem, że kurde dostanę z liścia. Z odwrotu. Wiedziałem, że dostanę z liścia z odwrotu. No kurde, teraz to takie trochę wóz albo przewóz. Tak mi się wydaje, bo nigdy nie znajdziemy... Ale dobra, ma dwa ataki mieczem. Bądź też dwa ataki rąsią. Trzeba go poznać. Mi się wydaje, że jakbym z nim walczył w bliskim kontakcie, to tak długo bym nie przeżył. Ej, kurde, już powoli miałem stamina. On ma taki dziwny odruch, że odtrąca przyjaciół, nie? Ja do niego mówię, hej, zaprzyjaźnimy się. A ten mówi, nie, odtrącę cię. No, wiedziałem. Wiedziałem, no po prostu, jaki kurna gość ma odruch bezwarunkowy. Ktoś go... Nie chciałbym do takiego typa podejść. I tak go wiecie, w ramię go klepiecie, a on jeb, kurde, rąsią w twarz. Taką ognistą, siarczystą. Ale trzeba będzie go zabić, no bo stoi na naszej drodze. Tak naprawdę w sumie zwiedziliśmy sobie całą tą lokację. Trochę w poprzednim materiale, trochę w tym materiale. No i tak naprawdę jedyna droga to tam przez tamte drzwi, a prawdopodobnie on wydropi klucz do tych drzwi, no tak to zazwyczaj bywa, nie? Więc nie wiem, czy on jest bossem, czy jest minibossem, żadnego paska na dole nie ma, nie wiem, jak tutaj wyglądają ci bossowie, no nic. W każdym razie ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał, jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem w kolejnych materiałach, być może z tego dajcie znać, czy chcecie kolejny. Moment, w którym pokonuję tego typa. Może, o ile chcecie. Dobra, trzymajcie się, na razie.